Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowie, Urodę i Fitoterapia. Dzisiaj jestem w ogrodzie i chcę Wam opowiedzieć o lubczyku, który najczęściej znamy jako roślina przyprawowa. Na pewno lubimy dodawać lubczyk do rosołów, bo zupełnie inny smak wtedy. Natomiast lubczyk jest też rośliną leczniczą. O tym też mówi bardzo dużo święta Hildegarda. I ja Wam dzisiaj chcę przedstawić, jakie działania lecznicze ma ta niesamowita roślina, bo każdy z nas może ją mieć albo w ogrodzie, albo nawet na balkonie. I ja Wam też powiem, jak to można zrobić, żeby na balkonie taka piękna roślinka nam rosła, ale najpierw, jakie ona działania lecznicze ma. Zacznijmy od układu pokarmowego. Lubczyk jest jedną z tych roślin, która pierwsza pojawia się na wiosnę w ogrodach. Dokładnie tak samo jak pokrzywa. A to znaczy, że będzie świetnie się nadawała do wiosennego detoksu. Ogólnie bardzo dobrze działa na układ pokarmowy. Na przykład usuwa stany zapalne na śluzówce żołądka. Wspomaga też procesy trawienne. Na przykład bardzo dobry jest lubczyk na wzdęcie. Oczywiście, jeżeli mówimy o jego działaniu leczniczym, to nie wystarczy tylko jedną gałązkę dorzucić do zupy. Chociaż stosując po troszeczku do zupy, do jakiegoś sosu, no to jak najbardziej dodajemy te składniki bardzo pozytywne, aktywne dla naszego organizmu i to jest taka wspaniała profilaktyka. Natomiast, jeżeli chodzi o problemy zdrowotne, to trzeba zrobić albo napar, albo wywar. Napar my robimy z liści, natomiast wywar z korzeni. Liście używamy surowe, a korzeń używamy suszony. Mogą być też używane nasiona lubczyka. Mają bardzo mocne też działanie prozdrowotne. Oczywiście korzeń tych składników odżywczych i takich aktywnych dla naszego zdrowia ma najwięcej. Natomiast oprócz tego układu pokarmowego bardzo fajnie lubczyk działa na nerki i osoby, które mają kamicę nerkową, piasek w nerkach albo skąpą mocz, jakieś bóle, takie w układzie moczopłciowym, można tak powiedzieć, no to jak najbardziej na lubczyk powinni zwrócić uwagę. Można też powiedzieć o lubczyku, to myślę, że jest bardzo istotne, że on bardzo fajnie oczyszcza nam organizm z kwasów moczowych, z nadmiaru tych kwasów. Dlatego właśnie na nerki jest taki dobry i dlatego taki dobry jest na obrzęki i to na każdy rodzaj obrzęków. Czy to będą z powodu złej pracy nerek, czy może czasami pojawiają się obrzęki, bo ktoś ma problemy z serduszkiem. Lubczyk też się sprawdzi. Natomiast jeżeli wrócić do tych kwasów moczowych, nadmiar kwasów moczowych, wiecie co powoduje? No problemy ze stawami, bo na powierzchni stawów te kryształki się odkładają. Dlatego przy pomocy naparu lub wywaru z lubczyka my możemy sobie stawy oczyścić. To będzie wyglądało mniej więcej jak oczyszczanie stawów przy pomocy liścia laurowego. Pamiętacie? Mam taki filmik na kanale, możecie go obejrzeć. Jak zwykle linki dam Wam w opisie pod tym nagraniem. Natomiast jak przygotować napar z lubczyka? Bierzemy liście lubczyka, takie świeże, niestety po wysuszeniu już nie będą miały tych właściwości, one nie będą miały nawet tego aromatu, dlatego albo takie świeże, albo mrożone. O mrożonych to w innym wideo Wam jeszcze opowiem. Natomiast jeżeli robimy taki napar, liście posiekać i dwie łyżki takich posiekanych liści trzeba zalać gorącą wodą, odstawić na 15-20 minut, przecedzić i uwaga, mamy szklankę napoju. Ten napój nie wypijamy ciurkiem zaraz, tylko wypijamy w ciągu dnia małymi łyczkami. Możemy to samo zrobić z korzeniem, tylko wtedy będzie nam potrzebne właśnie dwie łyżki rozdrobnionego korzenia i trzeba wtedy będzie zrobić nie napar, tylko odwar. Trzeba to pogotować, jednak korzeń no, to jest no, część twarda rośliny i żeby wygotować z niego te składniki nam potrzebne, no to z 5 minut czasu potrzebujemy pogotować, odstawić jeszcze na 15 minut, żeby się nastało, później przecedzić i dokładnie tak samo, małymi łyczkami w ciągu dnia wypijamy. Zwykle taka kuracja poleca się przez okres od 3 do 7 dni. Także takie oczyszczania lubczykiem możemy zrobić. Ale co trzeba o lubczyku jeszcze wiedzieć? Trzeba wiedzieć, że niestety on ma swoje skutki uboczne. Jeżeli chodzi o taką mocną koncentrację, są swoje przeciwwskazania. Na przykład, tak jak mówiłam, przy skąpo moczu może być stosowany, ale też może być stosowany, jeżeli ktoś ma od strony ginekologicznej problemy. Na przykład bardzo skąpe miesiączki, co może też powodować swoje dodatkowe dolegliwości. I przy skąpych miesiączkach super, polecamy. Natomiast jeżeli ktoś ma obfite miesiączki lub krwawienia, no to już absolutnie lubczyk w takiej postaci właśnie naparów lub wywarów stosować nie może. Kolejnym przeciwwskazaniem to jest ciąża. Kobiety w ciąży nie powinny stosować lubczyka, jeżeli mówimy o wywar i
napar ze względu na to mocne działanie rozkurczowe. I jeszcze jedna uwaga. Jest to roślina niestety fotouczuleniowa. To znaczy napary, wywary mogą jakby zwiększać wrażliwość naszej skóry na słońce. To jest dokładnie tak samo jak z dziurawcem. Jeżeli chcemy takie kuracje oczyszczające robić, no to robimy je albo późną jesienią, albo na przykład na wiosnę, kiedy tego słońca takiego mocnego jeszcze nie ma, bo jeżeli ktoś się opala, absolutnie taką kurację nie stosujemy. I co jeszcze warto powiedzieć, że z lubczyka warto zrobić sobie różne takie fajne dania w kuchni. Można zrobić pachnący olej z lubczyka i dodawać do sałatek, do surówek, jak również można sobie zrobić takie naturalne magie. O tych przepisach Wam koniecznie opowiem w następnym nagraniu. Także subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i bądźcie ze mną na kanale na bieżąco. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych nagraniach.